Siema, dzisiaj auto oczywiście z marki, która najczęściej się pojawia u mnie na placu, czyli Audi. Jeden z moich ulubionych modeli A6 C6, dwulitrowy diesel, poszukiwanym 177 koni, czyli auto żwawe, przy okazji oszczędne i wytrzymałe. No i tanie w częściach, bo tutaj łatwo się dostać do rozrządu i do wszystkiego. Fajna konfiguracja, fajne chromy, Alusy 16, Vixenon, cóż jeszcze, dwie rury z tyłu w polifcie. I jak widzicie, ciemne szyby przyciemniane, nadaje to takiemu tego wozu elegancji i szyku. Plus jeszcze fajna sprawa, elektrycznie otwierana klapa, można też ją sobie otworzyć z kluczyka. Plus czujniki światła, czujniki deszczu i rzadko spotykana rzecz w samochodach, szyber dach, więc można sobie go uchylić i lekko auto wywietrzyć. Auto bezwypadkowe, mam je w rozliczeniu za kupiątkę. Bardzo fajnie utrzymane, rozrząd wymieniany przy 216 tysięcy wedle, jak to pokazuje tam nalepka pod maską. A resztę do opowiedzenia wewnątrz pojazdu. Co już pokażę Wam teraz wnętrze tego pojazdu. Audi fajnie wyposażona, 10 rok, więc ma już tu parę takich bajerów ciekawszych. Lewa strona, 4 elektryczne szyby, spójrzcie, tutaj nic nie jest podrapane, zniszczone, fajnie te przyciski wyglądają. Ma też te takie chromowane obwódki wokół włącznika od świateł i lusterek, czyli jakiś tam pakiet Exiture Premium. Mamy też przycisk od elektrycznego otwierania klapy, fajna sprawa. Większość aut takich premium to posiada za dopłatą, a tutaj mamy w aucie klasy średniej, wyższej zamontowany licznik, fajny, z kolorowym podświetleniem na środku, z komputerem. Jest również tempomat. Kierownica, jak widzicie, skórzana, ładnie utrzymana, niepowycierana. Na środku też kolorowy ekran, ten MMI 3, większy. Dalej oczywiście też fajna rzecz, którą szukają ludzie. Mamy dwustrefową klimatyzację automatyczną i podgrzewane przednie fotele. Wiele osób, jak pierwsza skupuje to ma 6C6, nie wie, że tu się otwiera schoweczek. No i tu mamy jakieś tam jeszcze multimedia i chyba płytę z nawigacją. Auto ma również nawigację. Czy coś jeszcze miałem Wam powiedzieć? Pokażę Wam jeszcze tutaj środek. Tutaj też jest ładnie utrzymana ta gałka, podłokietnik. Fotele są ładne, czyste. Ogólnie w środku ktoś dbał o ten samochód i użytkował go nie na budowlance, tylko prywatnie. Jeżeli interesuje Was to auto, to wiecie, gdzie wbijać. mafkarotomoto.pl.